Raz, to jedziemy, co? Tutaj nie pasi. Albo ona się myli, albo się zdaje, że to wina podkłada, znaczy perkusji.
kurde, podkład psuje. Ale właśnie w ten sposób powstaje utwór. Metodą prób i błędów. Zobaczycie, ile czasu trzeba poświęcić, żeby się zgrać tylko z perkusją. Nie o to chodzi, żeby się nauczyć piosenki, czy tam słów, czy czegokolwiek. O, właśnie tu jesteście. Tylko chodzi o to, żeby się zgrać w zespole. Przy takich próbach, które ja tutaj sobie tutaj wymyśliłem, po takich próbach zgrania się z instrumentem, który prowadzi, czyli tam tutaj akurat w tym podkładzie to perkusja i werbel, po takich próbach po prostu nie będzie problemu potem się zgrać z kimkolwiek. Z jakąkolwiek, jakimkolwiek perkusistą, czy jakimkolwiek jeszcze dodatkowym ludziom, że tak powiem, ludziom w zespole. Utrzymałem rytm i teraz ten sam rytm muszę utrzymać do kogoś, nie do siebie, czyli do automatu. Jak bijemy, mamy bicie takie jak rytm, to się wszystko zgadza, bo mamy jakiś takt,
Można sobie to nogo robić, można ręko robić, można czymkolwiek innym. Bez kojarzeń. Pracowałem się do podkładu perkusyjnego, ale to jeszcze nie jest koniec, bo jeszcze trzeba teraz właśnie umieć wejść z tym wokalem, także już tutaj był pokazany, jak to było z tym wokalem, żeby się dopasować. Jeśli się gra to na żywo, to każdy z zespołu może sobie się dopasować. Tak samo perkusista, tak samo gitarzysta, jakiś tam klarnet, fujara. Ale jeśli gra za nas automat perkusyjny na przykład, no to trzeba jeszcze wiedzieć, kiedy jest wrzutka, kiedy refren. I w sumie do tego podkładu perkusyjnego można zagrać każdą jedną piosenkę, a wyśpiewać można nawet instrukcję od mikrofonu. Może zrobimy zaraz taki eksperyment, jakiś pierwszy lepszy. Książkę, gazetę i wyjdzie kawałek, nie? Dobra.
chwila odpoczynku to też jest ważne. 5-10 minut wstać, odpocząć i spróbować zagrać to już tak, jak ma być. Nie wiadomo, kiedy wejść. Samotni ze sobą nie możemy znaleźć miejsca i czasu na zadumę chwilę. Uciekamy donikąd pod prąd wyobraźni, zostawiając sny jak bezbronne motyle. Ludzie, nie sprzedawajcie swych marzeń, nie wiadomo, co się jeszcze wydarzy w naszych snach. Mała chwila zadumy sprawi, że te marzenia pofruną jeszcze raz. Teraz powinno być miejsce na soluwę. Bez komentarza. Oj, tu już się skończył mój podkład. I na tym byśmy może skończyli. Mam nadzieję, że zespół EKT Gdynia, którego piosenkę wykorzystałem w tym kawałku, znaczy w tym filmiku, że tak powiem, nie będzie miał mi za złe. Za takie wykonanie. Ale to po prostu jeszcze jest w trakcie nauki, nie? No dobra, fajnie, miło było. Chyba się nawet nagrało. O kurde, to chyba nawet na żywo leciało. Stream był. No to także... Dzięki wszystkim, pozdrawiam. Będzie elektronika na tym kanale, będzie, ale przeplatane. Dość efektów specjalnych i dość na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie.
uciekamy donikąd pod prąd wyobraźni, zostawiając sny jak bezbronne motyle. Za dumę.